Krakowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu. Dziesięciolecie Beskidzkiej Piątki. Artystycznie w Domu Kultury. Uroczyste wręczenie flagi honorowej Rady Europy. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci w Skoczowie. Helios zaprasza. Zaczynamy. 5 gmin, jedna promocja regionu. Minęło 10 lat od powołania Beskidzkiej Piątki. 12 czerwca 2004 roku na przełęczy Salmopolskiej wójtowie i burmistrzowie 5 beskidzkich gmin Brennej i Stebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły podpisali porozumienie, które dało początek wspólnym działaniom na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki. W 10. rocznicę powołania do życia Beskidzkiej Piątki burmistrzowie i wójtowie spotkali się ponownie w tym pamiętnym miejscu. Włodarze gmin zaprezentowali się w strojach regionalnych, charakterystycznych dla swoich miejscowości. Konferencja zainaugurowała uroczyste obchody jubileuszu. Podczas spotkania podpisano list intencyjny o dalszej współpracy. Czwartkowe spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań i przedstawienia planów. Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat, potwierdziły, że połączenie sił dla wspólnej promocji było trafną decyzją. Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w jubileuszowej wielkiej imprezie dziesięciolecia Beskidzkiej Piątki, która odbędzie się 20 czerwca w Szczyrku. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji. Hip-hop, balet, taniec nowoczesny. W minioną niedzielę taneczne umiejętności zaprezentowały dzieci z Domu Kultury Wapienicy podczas przeglądu działalności artystycznej. Folk, plastyka oraz taniec Wapienicki Przekładaniec. Pod takim hasłem odbył się przegląd działalności artystycznej Domu Kultury w Wapienicy. Na scenie zobaczyliśmy solistów i zespoły, które pod czujnym okiem instruktorów rozwijają swój talent i doskonalą umiejętności. Barwne stroje, bogata choreografia i serce włożone w przygotowanie każdego występu. Tak pokrótce można opisać ten wyjątkowy koncert. Za tydzień, w sobotę, 21 czerwca o godzinie 16 na rynku Starego Miasta odbędzie się uroczyste wręczenie flagi honorowej Rady Europy, która została przyznana miastu Bielsko-Biała 10 kwietnia 2014 roku przez Podkomisję do spraw Nagrody Europy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w uznaniu za działania naszego miasta w zakresie współpracy międzynarodowej, a w szczególności starań mających na celu promocję Unii. Nagrodę na ręce prezydenta miasta Jacka Krywulta złoży Renzo Gurbert, były włoski parlamentarzysta, honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego. Niegdyś znany jako Festiwal Filmów Dziecięcych Galicja, od 2008 roku przedstawia najciekawsze produkcje z całego świata, przeznaczone głównie dla dzieci między 4 a 14 rokiem życia, choć od tej edycji i młodzież znajdzie coś dla siebie. Prezentuje zarówno filmy fabularne, jak i animacje. W tym roku również widzowie Skoczowskiego Teatru Elektrycznego będą mieli okazję jako jedyne miasto na Śląsku i jedno z niewielu poza Małopolską obejrzeć festiwalowe filmy. Na Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci zapraszamy do Skoczowa w dniach 23-26 czerwiec. Wstęp jest bezpłatny. Tradycyjnie jak co tydzień zapraszamy do Heliosa w Bielsku Białej. Wśród propozycji kina my polecamy komediodramat Wypisz, wymaluj miłość. Film opowiada historię nauczyciela angielskiego i kobiety, którzy spierają się, co jest w życiu ważniejsze. Niezwykła komedia, okrzyknięta przez amerykańskich krytyków nowym Forrestem Gumpem, przebojem zdobyła europejskie kina. Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. To zabawna i poruszająca historia. Stulatka, który dochodzi do wniosku, że nigdy nie jest za późno, by wszystko zacząć od nowa. Miłośników animacji zapraszamy na drugą część bajki Jak wytresować smoka. Akcja rozgrywa się 5 lat po tym, jak Czkawka zaprzyjaźnił się z nowym smokiem i pokazał mieszkańcom Brek, jak żyć ze stworzeniem ziejącym ogniem. A teraz czas na konkurs. Odpowiedz na pytanie, kto jest reżyserem animacji Jak wytresować smoka 2?
Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkursy@beskidnews.pl do poniedziałku do godziny 13. Powodzenia! Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia.